Wyścig wystartował po raz 51. W ubiegłym roku w naszym mieście odbywał się jeden z etapów zawodów. W tym powrócono do tradycyjnego wieczornego kryterium, jakie rozgrywano kilka lat wstecz. Było 20 rund wokół zamku, w sumie 32 km do przejechania. Ja myślę, że tą tradycję podtrzymamy przynajmniej do, myślę, 55. edycji, bo jesteśmy mówili zawsze z prezydentem Krzakowskim, że okrągłe edycje nie tylko rozpoczynamy w Legnicy, ale i kończymy. Natomiast kryterium jest zawsze widowiskowe, stąd powracamy do tego wyścigu, bo wydaje mi się, że to dla mieszkańców i dla kibiców jest duża frajda. Na trasie pojawiło się jednak mniej kibiców niż kiedyś. Fani tego sportu pamiętają wiwatujące dla kogoś tłumy. Pamiętam jeszcze w 77 roku już takim prezydentowskim, jak na stadion wjeżdżali, jeszcze jeździł Szurkowski, jeździł Szozda i inne. Ja tam byłem jako dla kolarzy, koce, nie koce, picie żeśmy rozdawali. To tamte czasy pamiętam i to były efekty, ludzi było tłumy, teraz bardzo mało mamy tutaj. Tak było dużo. To całkiem inny wyścig przed tym, a teraz. Zdaniem władz to dobra promocja naszego miasta, jednak sami Legniczanie nie byli wyścigiem tak bardzo zainteresowani. Chciałoby się, żeby była większa liczba mieszkańców tutaj razem z nami, z tymi sportowcami, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków Europy, bo niewątpliwie jest to ciekawe wydarzenie sportowe i chciałoby się, żeby było to wydarzenie społeczne, ale myślę, że przy Państwa wsparciu telewizji, mediów generalnie uda się zapromować tą dyscyplinę, przecież tak bardzo popularną kiedyś w Polsce. Dziennikarze sportowi dodają, że ta dyscyplina może być doskonałą formą na spędzenie wolnego czasu. Ja mam okazję śledzić kolarstwo od kilku lat podczas większości wyścigów w Polsce i powiem krótko, kto nie przyjechał do Legnicy, kto nie śledzi wyścigu na Dolnym Śląsku, niech żałuje, bo to są wielkie emocje, najlepsi polscy kolarze. No i czasami się przypominają czasy wyścigu pokoju, kiedy kolarstwo gromadziło mnóstwo kibiców i tylko trzeba liczyć, że to się w tą stronę potoczy, że znów kibice będą wychodzić na ulicę, bo naprawdę polskie kolarstwo osiąga coraz większe sukcesy. Mamy coraz więcej znanych kolarzy i coraz więcej ludzi amatorsko jeździ na rowerach, co także widać, więc zapraszamy, bo warto zaszczepiać to, że dwa kółka to jest fajny sposób na spędzanie wolnego czasu. Najszybciej na metę ostatniego etapu wjechał Alojz Konkowski, ale to Tomasz Kiendyś z grupy CCC Sprand i Polkowice dzięki punktom zdobytym na każdej z pęt i wygrał kryterium. Każdy z zawodników, który tutaj startuje, marzy o tym zwycięstwie, jest to prestiżowy wyścig. No, bardzo prestiżowy, liczący się w kraju i za granicą. Ja już wygrałem dwa razy i tak troszeczkę każdy się na mnie ogląda, patrzy na, wiadomo, faworyci mają trochę ciężej, ale nie składamy broni, mamy tutaj dobry skład i wyścig dopiero się rozpoczyna, prolog tak naprawdę otwiera tą wspaniałą rywalizację i myślimy, że tutaj jeszcze będzie okazja, żeby się pokazać. W piątek kolarze ruszą na trasę z Chojnowa do Złotoryi, mają do przejechania ponad 185 km. To większy dystans, więc może i na trasie znajdzie się więcej pasjonatów tego sportu.